Witam szanowne grono graczy ponownie w Rivlok, tym razem w Rivid Lair. Moi drodzy, pogadamy sobie na temat Star Trek Beyond. Wczoraj o 14 już byłem w kinie. No i moi drodzy, będzie ciekawie, bo film nie jest aż tak dobry. Zapraszam. Hold on to something! Fire will! Do it, do it! Pardon me. He likes that scene. Właściwie jakby się tak zastanowić, to Justin Lin no nie dał rady. Nie dał rady. Jest to twórca trzech części Szybkich i Wściekłych, tak mniej więcej to reklamowali. Ja się zastanawiałem, to nie jest w sumie dobre. Jeżeli właściwie zamieniamy reżysera, który sobie świetnie radził. J.J. Abrams naprawdę zrobił pierwszą część całkiem niezłą, dobrze się to ogląda. Drugą część, gdzie Cumberbatch tam jako Kane właściwie miał naprawdę świetne sceny. W szczególności jak był przebrany w płaszczu z wielkim działem i naparzał tam wszystko, co się rusza. Oczywiście w ogóle Star Trek, nowa seria, ona jest tworzona pod taki pryzmat szybkości, niszczenia wszystkiego, co tylko można. Tego było naprawdę wiele. Ale w tym odcinku, w trzeciej części, to myślę, że troszkę przegięli, troszkę pojechali z fantazją. To, co chcieli zniszczyć, to praktycznie zniszczyli. I myślę, że troszkę przekroczyli w tym przypadku granice. Ale zacznijmy od początku. Pierwsza sprawa, co mnie dotknęło osobiście, siedząc jako widz, to było to, że Anton Czechow był przez cały film. Był przez cały film. Jest to ten gość, co odgrywał tego Ruska, z takim fajnym akcentem. I w pierwszej części nas oczywiście zauroczył. Kid, what's your name? Chenkov? Chirpov? Ensign Chekov, Pavel Andreevich, sir. Fine. Chekov, Pavel Andreevich. Begin shipwide mission broadcast. Yes, sir. Happy to. Ensign authorization code 95, Victor, Victor 2. Authorization not recognized. Ale on już nie żyje, nie wiem czy wiecie. I to było właśnie tak postrzeganie tego człowieka, kurde, no fajnie gra, fajnie gra, fajnie. Cholera, nie będzie go w następnej części. A następna część oczywiście została zapowiedziana, niesłownie, ale przez taki fajny pryzmat, no, tego to zobaczycie, nie chcę spoilować, ale została zapowiedziana, no i oczywiście człowiekowi się smutno robiło, w szczególności, że na samym końcu, po napisach końcowych, właściwie w połowie, jest napis dla Antona. Jest dedykacja dla gościa, no i no przykro się człowiekowi robi. Ale no właściwie na samym początku jesteśmy atakowani taką analizą psychologiczną Kirka i Spocka. Kirk się zastanawia, czy w ogóle być kapitanem floty. Właściwie chciałem latać od dawna, ale przekroczyłem wiek mojego ojca, prawda? No i teraz już nie wiem, co robić ze swoim życiem. Mniej więcej coś takiego było. No a Spock się zastanawiał, no tu jest taka poważniejsza sprawa. Cała moja rasa wulkańska została wysadzona w powietrze, no to przydałoby się odnawiać, prawda, tą rasę. Więc tutaj mamy takie rozterki psychologiczne. Już na sam start właściwie wrzucone. Ale myślę, jak tak analizując sobie te części, że lepiej teraz niż później, nie w następnej części i tak dalej, nie pod koniec filmu. To był chyba najlepszy moment na coś takiego, w szczególności po drugiej części Star Treka. Chris Pine, Zachary Quinto, jak wiecie, odgrywali główne role i powiem wam, że jeszcze McCoy, Kurt Urban grał McCoya, czyli lekarza w Star Treku, i powiem wam, że ten gość mnie irytował od samego początku. Od pierwszego Star Treka po drugiego Star Treka. On taki, grał takiego spiętego, wiecie, że on wszystko, o rany, co, jakaś masakra, lecę w kosmos, what the hell, zginiemy za chwilę wszyscy. No, to jest lekarz Gwiezdnej Floty, on musi być przyzwyczajony do lotu i tak dalej, ale mniejsza z tym. Strasznie mnie irytował, ale w trzeciej części nawet się zrobił zabawny. Chyba się przyzwyczaił do tej roli. W szczególności, że tam niektórzy, nie powiem kto, niektórzy członkowie załogi zostali bardzo poważnie ranni. No i była tam taka bardzo zabawna scena, właściwie można by powiedzieć. Nie chcę wam w jakikolwiek sposób spoilować, czy was naprowadzić, kto został ranny i tak dalej, ale sobie świetnie tam poradził. W szczególności jak później go wysłali z tym gościem, który niby był ranny, ale nie wyglądał, właśnie na taką kosmicznie przerąbaną misję, to w ogóle nawet w momencie, kiedy go przesyłali tam na tą misję, to mówił, what the fuck, jak to tak ma być, nie? Co ty robisz, co ty zdecydowałeś, jak to tak można
robić. No i powiem wam, że to było spoko. Więc McCoy całkiem tam dobrze wypadł. Ale ogólnie fabularnie, moi drodzy, od początku do końca fabuła jakoś mi się nie kleiła, w szczególności, że głównym bad guyem, za głównym bad guyem stoi pewna tajemnica. Całkiem fajna. Całkiem konkretna tajemnica. I powiem wam, że on ma do dyspozycji niesamowitą technologię, która jakby steruje całkiem sporą, gigantyczną, może powiedzieć, flotą. I w momencie, kiedy wchodzi muzyczka Sabotaż, to się robi totalna masakra. Słuchajcie, ja tak absurdalnego pomysłu na zniszczenie obcej floty to jeszcze nie widziałem w filmach sci-fi. Oczywiście filmy sci-fi mają to do siebie, że mają bawić widza, ma być dużo rozpierduchy na ekranie i to jest fajne, prawda? Ale w tym przypadku tak przegięli, ale z drugiej strony to było tak zabawne. Ja się śmiałem, widząc tą scenę, ja się naprawdę uśmiechałem, tak więc jak usłyszycie ponownie Sabotaż, to będzie, właściwie to dwa momenty będą, to w pierwszym stwierdzicie, o fajnie, nie? A w drugim momencie to będzie taki mind-blowing, eksplozja mózgu i oh my god, co oni zrobili? Ale to będzie zabawne w pewnym sensie, ale pomysł jest naprawdę absurdalny. Pomysł jest naprawdę absurdalny, no i cóż, na tym może poprzestaniemy, nie chcę wam oczywiście spoilować. Tak więc jest bad guy, który ma jakąś swoją własną agendę, ale nie jest to... Czy właściwie można by powiedzieć, że okej, jest to całkiem w porządku, w szczególności, że gościu żyje bardzo, bardzo długo i nastawił się bardzo negatywnie do floty. Tak więc, moi drodzy, musicie sami to zobaczyć i ocenić, czy wam się to podoba. Mnie aż tak bardzo nie porwało. Tak więc, tak jak mówiłem, pierwsza, druga część z chęcią pójdę obejrzeć ponownie, trzecią, jak ktoś mnie zaciągnie, to wtedy. Jak ktoś mnie zaciągnie, w innym przypadku jakoś nie mam parcia, szczerze mówiąc. I to mnie smuci trochę, bo tą serię bardzo lubię. Ja w ogóle Star Treka oglądałem właściwie seriale, stare filmy, to Star Trekiem to ja żyłem, tak jak stare Gwiezdnymi Wojnami. Więc w tym przypadku się bardzo zaskoczyłem. Zmiana reżysera, myślę, że to nie wyszło na dobre temu filmowi. Nie wiem, jakie były decyzje podejmowane przez J.J. Abramsa, ale szkoda. Szkoda, że odszedł. No i oczywiście w momencie, kiedy dochodzi do totalnej dewastacji ponownie statku, nie wiem, ile można już ten statek odnawiać, w pierwszej, drugiej części, w trzeciej części, trochę przekroczono tą granicę dewastacji. No ileż można niszczyć ten statek? Ten statek się tworzy przez ileś tam lat. Robią go naprawdę długo, USS Enterprise. No kurczę, ileż można go dewastować? W tym odcinku dewastowali go bardzo. Ale tak bardzo, że o matko. Więc ogólna ocena mojego filmu, moi drodzy, nie więcej niż 7 na 10. Może was to zdziwi. Mojego brata na przykład, jak mu opowiedziałem o moich pierwszych wrażeniach tuż po filmie, bo 14 byłem w kinie, o 18 już byłem na sesji u kumpli i właśnie mój brat się pytał, jak tam film, nie? Pewnie zajebiście. A ja mówię, o stary, no ogólnie, no wiesz, jak to Star Trek, nie? Ale trochę przesadzili, jakoś nie było takiej spójności też. Oczywiście aktorzy robili wszystko, żeby było naprawdę zajebiście, jednakże pewne elementy nie pasują, moim zdaniem. Nie wiem, jak są wasze wrażenia, na pewno polecam pójść na ten film, w ogóle go zobaczyć, ocenić. Nastawcie się na to bardziej jak na sci-fi, a bardziej sci-fi. Fantastyka w przyszłości, gdzie spotkacie na totalną rozpierduchę, fajne efekty specjalne, naprawdę dobrą muzykę, dobrą grę aktorską, jednakże zmiana reżysera i linia fabularna gdzieś tam poleciała totalnie w kosmos. Beyond. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam nie zorałem tego filmu. Podejdźcie do tego oczywiście na luzie. To jest moja osobista opinia na temat tego filmu. Preferuję pierwszą i drugą część. Trzecia, jakby tam troszkę pozmieniali, to może byłoby lepiej, ale też nie jest źle. 7 na 10 to jest całkiem sporo. Trzymajcie się, hej. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical.